Dzień dobry, witam wszystkich w poniedziałek. Dzisiaj mamy 13 dzień grudnia. Z tej strony Łukasz Fiołek, Fibonacci Team School. Sprawdzamy Kanadyjczyka, szybki rzut oka na interwał D1. Pojawia nam się bardzo ciekawa projekcja w okolicach 1.3053. W tym miejscu wypada punkt D potencjalnej korekty pędzącej, trójfalowy szeroki układ, do wypełnienia którego brakuje nam około 80 pipsów. Patrząc na dodatkowe potwierdzenie, mierzymy ostatni wyraźny dołek, czyli dołek z punktu B. To jest to minimum z 8 czerwca. Pojawia nam się ciekawe potwierdzenie w postaci klastra FIBO i dodatkowo potwierdzona jest również strefa, dodatkowym potwierdzeniem jest również strefa popytowa, która jest widoczna i dosyć wyraźne dolne cienie pozostały w tych dokładnie dwóch miejscach, które zaznaczam czerwoną strzałką. Zwróćmy uwagę na 22 dzień września, na 19 dzień października. Ten popyt od tego miejsca się bardzo wyraźnie uaktywniał, a więc ta strefa i te dolne cienie, one są bardzo wyraźnym i bardzo mocnym uzupełnieniem tego klastra FIBA, więc oprócz geometrii mamy price actionowe potwierdzenie, typowa baza wsparcia w rejonach 1.3011 i 1.3050, a więc taki 30-kilku pipsowy bufor bezpieczeństwa należałoby w tym szerokim ujęciu przyjąć. Jeżeli chodzi o mniejszy interwał H4, D1, to tutaj najbliższym oporem na tej ostatniej fali spadkowej na pewno będzie to największa korekta, czyli punktem odniesienia jest układ overbalance. Mierzymy i sprawdzamy, gdzie wypada górna podstawa tego boksa. No i górna podstawa również nie jest przypadkowa. To jest też poziom techniczny ZZB, czyli biegunowość łapiemy z tego dołka z 9 listopada. Jeżeli cena dojdzie w okolice 1.3266, to oprócz tego, że mamy 1:1 korekta pędząca, całkowity balans, dodatkowym potwierdzeniem jest ZZB. Czyli podsumowując, najbliższe wsparcie okolice 1.30, 11, 1.30.50, najbliższa zapora podażowa, najbliższy opór 1.32, 67.